Dzień dobry. Jest sobota, około godziny 12. Dzisiaj nie nagrywam odcinka z rana. No w sumie nie było o czym, nie było nic ciekawego. To samo co w tamtym tygodniu. No ale tak, dzisiaj byłem zobaczyć w polu i znalazłem takową kapustę. No, trochę ją obrałem. Nawet ją siekał, dlatego że pękła. No już się nie będzie nadawała raczej do niczego innego niż do posiekania dla kurikaczek. Tutaj mam jeszcze prototyp, w sumie już gotowy projekt paśnika, no. Jakby no kosza zasypowego do jedzenia dla kur. Kosza zasypowego do jedzenia dla kur. Say what? Tak oto wygląda. Jest to taki z zaostrzonym końcem, żeby wbić. I tutaj jest miejsce na jakąś... Na jakiś podstawek, albo taką miseczkę. Dobra. Zaraz się widzimy, jak już to posiekam. I będę dawał kurom i kaszkom. Dobra, to cięcie. No więc już posiekałem za pomocą takiego oto przyrządu niezastąpionego. Ma już kilkanaście lat, nawet kilkadziesiąt, a dalej jest w użytku. Tak to wygląda. Biorę sipkę, zaraz ładuję to do wiadra i będziemy dawać to kurom. Dobra, tylko naszykuję sobie jakieś wiadro. Może i takie. W sumie to, bo pomyłem. I ładujemy. Trochę tego będzie, ale kury może zjedzą. Trochę dam kurom, resztę kaczkom. Kaczki lubią zielone. To akurat im dam. Dobra. To na tyle. Teraz bierzemy wiadro i idziemy. Dzisiaj jest mega wiatr, więc może mnie nawet być nie słychać. A to najwyżej dopiszę w montażu. Tutaj kury siedzą w trójkę. Spokojnie, tu ich załadowałem. W trójkę siedzą. Śmiesznie. Jeszcze takiego czego nie widziałem. Dwie kury widziałem, ale że w trzy kury siedziały w jednym gnieździe, to jeszcze nie widziałem. Tutaj mają jedzenie, to tutaj trochę rzucę. Albo tu. Dobra, zobaczę jak będą jadły, no bo jeszcze trochę. Okej. Do kaczek jest trochę daleko. To zaraz zrobię cięcie. Oczywiście mnie nie słuchaj pewnie. No dobra. Zrobię cięcie i zaraz się widzimy u kaczek. Trochę daleko tam jest. Jest wiatr i nie mam o czym gadać też. Nie będziemy słuchać. Okej, jestem już u kaczek. Tutaj mam taką kasterkę, jakby nie wiem czy to można nazwać kasterką. Ale później tutaj wleję wody i będą mogły się kąpać. Dobra. Odsyłam tutaj to. Otwieramy. Tutaj mają trawę. A kiedy im to wysypać? Może tutaj. Wysypię im to. Niech jedzą. No oczywiście jak u kaczek błoto. Było ładnie na jednej kupce, to rozgrzebały, ale to kaszki w sumie. Więc nie ma też co gadać, że porozrzucane, ale dobra. Sumo to kaszki. Jest ich 7 tylko. 6. No to chyba na tyle tutaj jedzenie mają. Mają jedzenie. Dobra, później na wieżę jeszcze zrobię coś do jedzenia. Ziemniaki z posypką. Dobra, na razie to na tyle.
cały przesuw ziemniaków. Z półtora rodziny? No jakoś tak, półtora rodziny. Dobra, zaraz nagram, jak będę wysypywał big bagi. A tutaj mamy bohatera wieczoru. Raz 7a. Jak będę coś rozładowywał.